Witam wszystkich graczy w 8 odcinku przygód naszego twardziaszka Liga SSF. Chciałem trochę kilka słów powiedzieć na temat tej ankiety, która była w 7 odcinku. No po prostu jest za mało głosów. No ponad 300 wyświetleń ma film, a głosów jest 17. No to jest nic. Przecież to nie trudno jest kliknąć na te i, które tam jest po prawej stronie w górnym rogu, no i po prostu wybrać długość, jaką chce się oglądać. No wtedy byłoby to bardziej wiarygodne. No a 17 osób, cóż to jest, nie? No na razie prowadzi opcja, że do 30 minut, 30 tam, 33, bo trudno się tutaj wyrobić inaczej. I tylko ta opcja prowadzi dwoma głosami. No, reszta chce, żeby była godzina. A 45 minut tylko dwie osoby chcą. Ankieta jest anonimowa, także zachęcam i śmiało tam klikajcie. Jeszcze raz weźcie, nie musicie tego filmu przecież oglądać. Wystarczy go uruchomić i tam po pierwszej chyba minucie się już to i pojawia, czy nawet od razu. I klikajcie. Wtedy naprawdę będę mógł coś z tym zrobić. A tak no trudno na tej podstawie coś. Fakt, że YouTube ma tak, że trzeba czekać dwa dni, żeby jakieś były statystyki wiarygodne, bo wszystko na YouTubie działa z dwudniowym opóźnieniem. Subskrypcje, komentarze, znaczy komentarze są na bieżąco, ale subskrypcje, jakieś statystyki, to wszystko trwa z dwudniowym opóźnieniem. No to tyle na ten temat. Chciałbym teraz przejść dalej. No musimy udać się do Western Forest i tam tą kobietę bandytę zlikwidować, żeby dostać od Oaka te 40 punktów do życia. A idziemy. To tam już teraz lepiej bije, zaraz będzie poziom, także będzie szybciej. Western Forest zawsze jest na wprost tą ścieżką do końca. Bo nieraz ona jest właśnie tutaj tak przerwana, jak się nie ma skoku tego skilla, tylko jakiś inny, na przykład Wearing Blade, no to nie można prześliznąć się, trzeba obchodzić i tam się można zabłąkać. A jak się ma ten skok, to zawsze prosto. Jakiś nóż wypadł. Dobrze, teraz dodamy sobie punkt. No i teraz już będziemy teraz dawali moc. 8 do elementarnych. 86 i 2. 91 i 2. Także rośnie nam siła. Idziemy dalej. Już widać, jak ścina ich tu ładnie. Mamy Orb of Chance. Można go wykorzystać. Teraz jakiś biały przedmiot, jak wypadnie. Rękawice, bo mamy zwykłe. To spróbuję go umagiczyć, a może nawet rzadkie wyjdzie. Bo Orb of Chance można te rzeczy robić. Jak ktoś nie wie. Dobrze, ja już tu nie będę ingerował, niech ten totem ich tu Lip Slam do skoku, ale przyspieszymy trochę. No, tutaj znowu jest skok, mogę przejść dalej. Te małpy dużo doświadczenia nie idzie, bo każdy tutaj potworek ma swoje, daje określoną liczbę punktów doświadczenia. To nie jest obojętne, kogo bijemy. Teraz tak, wchodzimy do Western Forest. Specjalnie nie zakładałem tutaj tych Lickstone, bo tu jest wielki obszar i tu bym musiał szukać, nie? A Western Forest jest też duży, ale nie aż tak jak River Ways. No i tu będziemy mieli talizmany, czyli można coś wydropić, jakiś talizman. Będzie tutaj potworek z talizmanem. No i będzie ten Stone Sears, czyli to koło kamienne i będzie można
zamienić 5 talizmanów o jednym tierze, ale każdy różny, na tier o numerze 2, ale trzeba mieć tych 5 talizmanów. A jak wiem, to my tutaj nim nie zdobyliśmy. Ale talizman w każdym razie jakiś wypadnie. Wtedy może będzie... No, tutaj mamy, może będzie lepszy od tego. No chociaż ten też ma nie... No jest ten Caspit i te rarity, że znajdujemy 10% więcej. No a tutaj będą esencje. Z esencji też można jakiś przedmiot zrobić. Zobaczymy, co się będzie działo. Czyli tak, włożyłem. Dobrze, wchodzimy do lasu. Tutaj jeszcze po zabiciu tego kapitana dostaniemy nagrodę w postaci punktu pasywnego. Trzeba będzie wrócić do aktu pierwszego i tam nam dadzą. Także jak ktoś gra pierwszy raz w tą grę, to niech często sprawdza tutaj, co się dzieje. Te kółeczka to zawsze robią nam, że albo tu jesteśmy, albo jest jakiś quest do zrobienia, albo nagroda do odebrania. To już mówię dla bardzo początkujących takich, nie? I jak zabijemy tego kapitana, to ja pokażę zresztą, bo to tak teraz na sucho to nie ma co. Bo wiem, że początkujący... O, jest ten talizman, ma nad głową taką tą. Jakiś tam wypadnie, zobaczymy. Z moim szczęściem to wątpię, że coś tam było ciekawego. Wypad. Zobaczymy, co to jest. Fire damage to dla nas. O, to mi się podoba. 7 do spell damage. A fire to właśnie nasz totem i 9 do wszystkich resów. Jak na zamówienie. Zobaczymy, co nam się tu pozmienia. Bo tu jest Caspit 8%, tu Spiel Damage, no nie raz Caspit, ale zobaczymy. 91,2, 96,4, tylko 5 jednostek jest więcej, dlatego, bo Caspit zmalał strasznie. A Caspit i w ogóle atak Speed w tej grze to jest podstawa. Mamy 0,22 na sekundę, wkładam. A było 0,21 i ta jedna różnica. Gdyby tu był jeszcze Caspit, tu w tym teraz nowym, no to by było tutaj co najmniej 150 DPS. Ale niestety nie. Ale i tak mamy o kilka jednostek większe. O 5 dokładnie. Dobrze. Grand Life 640, my tu mamy 400. Dobra, to bierzemy, bo lepsza jest. 640 w 6 sekund, a ta 400 w 7. Szybciej będziemy się ratować. Także tak to wygląda wszystko. No ale 5 jednostek to jest też dobrze, nie? Przynajmniej coś wypadło, bo ostatnio to już w ogóle taka bieda była, że już jestem zadowolony. A widać, że wolniej te płomienie. Od razu to widać. No, ale skuteczność mają większą. Dobrze. Tak, wy się tu palcie. Na tych trzeba uważać, bo to kamikaze. Oni wybuchają, sami się zabijają i nas ranią. No, stanę za czym ile zabierze. O, tutaj to. To jest ta słaba. Tu jest esens. Zobaczymy, ile zabiorą nam. Bo wybuchają, ale mamy dobrą regenerację. Tu zaraz będę z kapitanem walczył. Ale tu widzę esens. Co ta słaba taka, kurczę. Ale mamy Jewelera też.
No i co ona robi? Wszystko do mele, czyli nie dla nas. Ale jest. Coral ring. Co my tu mamy w tych ringach? A, już mamy rzadkie, no ale zobaczymy zawsze. Nie dla nas, do fizycznych. No i tego kapitana arterii, jak zabijemy, on wypadnie taki przedmiot i o, spieczętujemy, odblokujemy drogę. I teraz dla początkujących, bo to jest ważne. Jak tu nadusimy, tu się ta droga otwiera. I możemy przejść nią do aktu pierwszego. Do tej Prisoner Gate. I teraz tu pisze, że porozmawiaj z Bestel, dostaniesz nagrodę. I to wygląda tak. Jesteśmy w akcie drugim, tu nic takiego nie widać. Przejdzie się do aktu pierwszego, też nie widać. Dopiero trzeba tu gdzieś tu nadusić i wtedy nam pokazuje, że tu w akcie pierwszym mamy jakąś nagrodę. A ta nagroda jest bardzo ważna, bo to jest pasywny punkt umiejętności. Także nieraz można to przegapić i w trakcie gry, jak się jest w akcie drugim, zapomnieć o tym. Fakt, to będzie zawsze widniało. Jako znaczek, kiedyś tam to znajdziemy, ale to będzie kiedyś, nie? Także na to zwracać trzeba uwagę. Musimy teraz iść do Aliry i ją zlikwidować. Już nie będę mówił zabić, bo to tak brzydko kobietę, nie? To zlikwidujemy ją. To jest w sumie to samo, ale ładniej trochę brzmi. Jest srebrna moneta. Trzeba będzie te przepowiednie jeszcze powkładać. Bo te przepowiednie też dają jakieś profity, bo można jakiegoś tam bossa spotkać, jakieś coś i zawsze coś tam wypadnie z niego. Tutaj dwie rzeczy trzeba zrobić, tą Alirę zlikwidować, no i też szpikulec z tych pajęczyc tam odebrać. Ja jestem akurat przy tych pająkach, tu widzę, no to pójdę tam do nich. No teraz to mi się tutaj Lickstone zmieni, ale to nie szkodzi. Nie wiem, w którą stronę iść. Jest talizman. Plus jeden do zombie, no, także fajny. Jak ktoś ma zombie, taki build podbuduje do Strange'u. No, to jest taki niezły ten talizman. Nie dla nas, ale ogólnie jest fajny. Zawsze tych zombie. Ja to lubię takie właśnie buildy, gdzie mogę przywołać kogoś, czy. Zresztą widzieliście sami. Animate Weapon. Specjalnie nie lubię tak walczyć w zwarciu, to mnie jakoś tak. Zresztą ta gra jest taka, że nawet te, że obszarowe, to takie szeroko bite, bo tych sworków jest taka, ta gra jest, że no dobrze się wali czymś, nie? O, jest ten właśnie. I tu pisze, że umieść 5 różnych talizmanów o tym samym tierze tutaj. W tych miejscach. Ja zobaczę miesiąc. Ja mam różne takie. Zobaczymy zaraz. To warto pokazać, zobaczyć. Będę miał 5 różnych, to włożymy, zobaczymy, co z nich wyjdzie. Ale nie jestem pewny, czy mam.
Mam tutaj gdzieś te talizmany. Tu są. No będzie pięć różnych. O tym samym tierze. Normalnie najlepiej to by było same rare wrzucić, ale ja nie mam tu. Tu jest tier 2. A tier 2 nie będę miał 5. Teraz 5 różnych. O tierze 2 wrzucę. Wyższy. Raz. Dwa. No, żeby mi się nie myliło, bo to jest tier 1. Z tymi tierami to jest tu zabawa. To jest tier 2, tier 2. Trzeci różny. To jest taki sam. Zrzucę ten rzadki też. Czwarty. Raz, dwa, trzy, cztery, bo one się wyglądem różnią, nie? No, wrzucę ten, ale nie wyjdzie mi wtedy rare, bo przewaga będzie magicznych. A szkoda mi tutaj. No, wrzucę taki. Jest pięć różnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Różnią się, dobrze. No i pójdziemy tam. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. To są o tierze drugim wszystkie. Dwa, trzy, cztery. Potwór wyjdzie oczywiście. Jeszcze trzeba będzie zabić potwora. No i teraz przywołaj. Robi się zielono. I walczymy o... O! Jak mnie palną? Od razu. To ciekawe. Będę musiał tu uważać. No nie wiedziałem, to przecież normal. Aż tak ciężko? Gdzie to było? Ale mnie palną. Dobrze, tu życia nie... doświadczenie nie spada. To gdzieś tu było. Trzeba będzie się czaić po prostu. To gdzieś tu było, tak. A on tu chaosem mnie wali. Ojej, jeden cios. Nie damy rady. Tak, bo to tier trzeci, a talizman. Nie damy rady. Nie ma szans. No tylko mnie dotknie i ja już ginę. Tak jest trudno, bo to chodzi o tier trzeci, dlatego. Jakbym dał na tier drugi, czyli włożył pięciu różnych o pierwszym tierze, to by nie było tego problemu. O, ile ona mi jednym rzutem zabiera, ta małpa. Zobaczcie, jak mało życia jej odchodzi. O. A jeszcze tamtego bossa pokonać? O, co się dzieje? Nie, no nie ma szans, nie ma szans. No trzeba tutaj, muszę coś innego zrobić. Ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda, czyli tak. To jest, ja się pochytrzyłem w tej chwili i chciałem z drugiego zrobić trzeci. Zrobiłbym, gdybym ich pokonał, ale widzicie, że jak już tier jest wysoki, to te potwory są strasznie trudne. I to jest ciekawe doświadczenie. Sam nie wiedziałem, że na normalu tak może być. Dlatego wejdziemy jeszcze raz, ale już inaczej. Tak, i tamte straciłem. Trudno, bo nie dam rady. Czyli od nowa wszystko i będę mógł spokojnie iść. Tak, tutaj już jest prawie normalnie. Chociaż ich też tutaj jest cała. Aha, bo tu mamy, dobra, trochę się tutaj powiększymy. O, coś tutaj fajnego wypadło. Czy bardzo fajne, czy nie? 73 armoru. 0 do resów, life. No nic do resów, nawet do życia, nic. No nie założymy tego, no bo nie ma sensu. Następny.
Talizman. Fizykal. Nie dla nas. Nie nasz build. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten build, który ja tutaj wam pokazuję, to ja robię w sumie intuicyjnie. Tu nic nie jest zaplanowane specjalnie za jakieś tam, nie wiem, nie robiłem cudów, bo to liga jest taka. Po prostu intuicyjnie daję mu do życia, do spieli, tak żeby on tutaj chociaż przeżył i jeszcze mógł trochę zadawać obrażeń. Także to jest... Jakiś rączek saj gdzieś jest. Zobaczymy, co to jest. Tam je tutaj kosi. Cieka od tego totemu. Może z niej coś wypaść. No, sama niebieszczyzna. Same niebieskie. Znaczy, może jakieś nie ma ani rękawic, nic. Dobra, zobaczymy te buty. Nie ma. Jeszcze tu SS. No także sami widzicie, tu ciężko gdzieś iść, bo ciągle coś się dzieje, nie? To talizman, to esencja, to... Mamy nóż, dagger. Co ona robi? No to też tutaj nam się nie przyda raczej. Nie. To dla maga. Zbroja. No trzeba szybko iść, tam znaleźć tą pajęczycę. Jak ja tu idę? Nie wiadomo, czy ona tu jest, czy tu. Jeszcze tam jedna, widzę, esenc jest na mapie. Teraz mu dojdzie poziom, dołożymy mu trochę jeszcze, będzie ten totem szybciej ich palił. Znowu jest ten Seer Stone, to koło kamienne. No już teraz nie wrzucę tam odjeżdżę drogim. O jest. Jest tu. Dobra. Trzeba się przygotować do niej. Ja też skaczę na głowę. Wypluła trochę rzeczy. Żeby mi się to zmieściło. Jest. To dużo miejsca zabiera zawsze. Co tu jeszcze jest? 148 w 5 i 6. Ale zobaczymy, co to za flaszka Romany. Tak. Sprawdzamy. To jest dla maga. Też ta flaszka co daje? Aha, 19 więcej ładunków. No to niech będzie. Ma więcej razy będzie można użyć. No tu już sprawdzaliśmy. No tu i beżion. To też nie dla nas, bo nawet nie mamy tyle dexterity, żeby założyć. No ale mamy ten szpikulec. O, gdzie on jest? Tu, ten. Czyli pozostało to Malirę jeszcze zabić. Ja to skrócę trochę, nie będę tu przechodził. Zresztą skrócę. Sam zapomniałem o tym, co mówiłem,
Trzeba wziąć punkt pasywny przecież. No właśnie, sam zapomniałem o tym, o czym mówiłem, żeby przejść do aktu pierwszego i wziąć punkt pasywny. Tak to właśnie jest. Dobra, tu szybko mu to sprzedam bez układania. Dobra. No i teraz właśnie o czym mówiłem. Idziemy do aktu pierwszego, potem punkt pasywny. Potem nagrodę za to, że tam odblokowaliśmy te przejścia, zabijając tego kapitana, który pilnował tego wszystkiego. To on daje. O. Mamy pasywny punkt umiejętności. O, i jest. I żeby skrócić, bo trzeba tą Alirę, to pójdziemy do Western Forest, to jest do aktu drugiego. Tu już mamy zaznaczony punkt, żeby tam nie wychodzić z tych, tam gdzie te pająki, nie? Żeby się nie błąkać, żeby czasu nie tracić. No i teraz, tu zaraz dojdzie drugi, to się dwa naraz da. Wtedy lepiej to wygląda. Tu jeszcze, pamiętasz, stare te, nie jest odświeżona lokacja. Bo lokacje trwają od 8 do 15 minut. A po 8-15 minutach, tak pisze, twórcy gry piszą. Od 8 do 15 minut, nie? A później się odświeżają i już na nowo jest. Dlatego jak stawiamy na przykład portal w mieście i bawimy się w skrzynce, przymierzamy coś, a coś zostawiliśmy w lokacji i wiemy, że będziemy musieli tam wrócić, tu uważajmy na to, nie siedźmy tam w mieście za długo, bo portal zniknie i wtedy trzeba będzie od nowa i to, co zostawiliśmy, zniknie. Po prostu stracimy to. No i mamy dwa. Czyli tak. Tutaj 8. 96 i 4. 98 i 7. Ten dodamy. 12 do wszystkich resów. 10 elementarne. I 5 do szans do zamrożenia, szoku i podpalenia nie liczy się, bo później będzie gem, który nam to uniemożliwi. Ale te do elementarnych i do resów. I do resów mamy. Czyli 98 i 7, 107 i 9, czyli znacznie się poprawiło. A resy już mamy 35, 57, 31, czyli o 12 więcej. Już jest lepiej. Już jest lepiej. Teraz musimy tą Alirę jeszcze znaleźć. Tu jej na pewno nie będzie, bo to nie jej miejsce. Znowu SS. No trzeba to wszystko brać. Zobaczymy jak tnie. No teraz ładnie. Już ich ładnie wycina. Tak. Tu zawsze są trudni przeciwnicy, jeśli chodzi o te wszystkie takie gratisy, bonusy. Essence, talizmany, nie? Zawsze oni są trudniejsi. Ten Energy Shield to też nie dla nas. Musimy już znaleźć, gdzie tu nie byliśmy. Ona ma tu swoją siedzibę, tutaj zawsze. Jest tu, dobra. Żelazne buty weźmiemy. No i ją musimy zabić, nie? Bo ona nam oferuje co? Plus 60 do many. No to nic tu ciekawego takiego nie jest. I później jak ją zabijemy, to pójdziemy do Oaka. I on nam da te 40 do życia. Jeszcze nie jesteśmy za mocni, ale
Hełm żołnierza wypadł. Weźmiemy amulet. Hełm żołnierza. Zobaczymy, co on tu nam da. 30 do armoru. Porównamy. Do życia 35. 7 do koldu. No słaby jest. No znowu słaby. No te resy 7 do koldu. 35 do życia. No. Będzie regeneracja, ale znowu resy słabe. No tak właśnie jest, no. I teraz idziemy do... Teraz mamy te dwa, mamy. Żeby przyspieszyć do miasta. I musimy oddać te dwa amulety w Wetlands Oakowi. Oak weźmie je i da nam ten Apex Sacrifice. Chyba tak to się nazywa, jak się nie mylę. O, tu możemy przebić korzeń już, bo mamy ten spike tam od pajęczycy, ale nie wchodzimy jeszcze, nie? To już działa. No i jeszcze do niego i tu ten rozdział. Znaczy jeszcze rozdział może nie, ale... Jeszcze trochę tu ich. No już teraz totem. Znowu esens. Ale się nazbiera tych esens. Później można niezłą broń sobie stworzyć. Bo one do tego są, nie? No i teraz pozostanie nam jeszcze tylko... No bo kilka z nich, trzy, o jedną wyżej się robią. No. To jest akurat nie dla nas, ale no trzeba zbierać później. No tu akurat na tej lidze sprzedać nie można, ale na przykład jak są już o tych wysokich, najwyższych, to one ładnie chodzą po kilkadziesiąt chaosów, te najlepsze. Dobrze, gdzie on tu jest, ten oak? Tu chyba gdzieś tak. On wejście ma tu. Gdzie on ma tu wejście? Z drugiej strony pewnie. No, tu jeszcze jest z góry, no mógłbym skoczyć, ale... Dobra. Magiczne trzeba tłuc, bo dużo doświadczenia z nich jest. I zawsze coś tam może wypaść ciekawszego. No i idziemy do haka. Mamy 893 życia. I dar plus 40, nie? No, czyli pomagamy, oddajemy mu te dwa amulety, co mamy. 893 jest. Help. 956 się zrobiło. I tu pisze, nie? I teraz nam da ten... O, The Apex. No, nie jest Sacrifice. Ale jest, dobra. No i później... To już później opowiem, co z tym robić. Także mamy quest z głowy. Gdybyśmy wszystkich trzech bandytów zabili, to byśmy dostali pasywny punkt umiejętności. Gdybyśmy wszystkich trzech. Znowu jest esens. Ale się ich tu namnożyło. No tego nie można przegapić. Znaczy nie przegapić, co ja mówię. Darować, no. Trzeba po prostu brać to. Weź tu się narobiło. Twardzi są strasznie, jakby tu nie wiadomo, jakie cuda były. No, już się muszę tu posiłkować.
ale twarda sztuka. To jest korsarz. Co to za... Oni się wzmacniają tymi. I to temami. Właśnie. Co to jest takiego? Aha, miniony mają do movement, do życia, do ten. No masakra. Masakra. Trudne. Jakby nie wiadomo, co tu miało wypaść. Przynajmniej Mirror of Calandra. No to przecież normal. Już sobie. Bo my tacy słabi? Nie. Po prostu tak zrobili. Dobra, tutaj gdzie to było to? Nie wiem teraz, czy tu. Ten waypoint. Same bossy po drodze dzisiaj. Znowu jest. Kamienny krąg na talizmany. No bo to wszystko tu działa, nie? To wszystko działa, co włożyliśmy. Jeszcze nam zostały po jednym. Po jednym. Czyli jak zmienimy lokację, to jeszcze jedno, a później już zniknie. Dlatego tu jest. Też nie tu, czyli dalej. Tyle wypadło. Teraz ja tu mam. To było. Aha. Energy Shield, to jest do minionów, a tu mele. No nie ma żadnej, bym zrobił z tego pierścienia coś, ale tu co tu można, no. Nie, no to tu nie ma akurat tego, co potrzebujemy. To wszystko mele. Increase damage, a... No to dla minionów. No, dlatego nie mogę skorzystać nawet z esencji, bo nie te wypadają, co potrzebujemy. Gdzie jest ten checkpoint cały? Tak, niech ich trochę tutaj zamraża. No i jacy są wolni? O, właśnie. Już nie są tacy bohaterzy. Proszę. Proszę bardzo. O, ten. Już taki szybki nie jest teraz. To ten bije. I dobrze, niech bije. Do cold damage, jeden lightning do attacks. Taki pół na pół dla nas, ale nie dla nas. Jest tutaj ten. Dobrze. No idziemy do miasta. Tam jak z tym kolcem wybiłem, przerwałem te korzenie drzew i tam ten otwór do tej jaskini się otworzył, to tam dojdziemy w następnym odcinku. Dzisiaj pokonaliśmy Alirę, pajęczycę. Obrońcy talizmanów nas zabili dwa razy, nie podołaliśmy, bo zbyt trudne to było dla nas. Jeszcze tutaj nagroda, zapomniałem o niej. Mele, faster attack, weapon. Weźmiemy faster attack, on się przyda do lipslamu.
Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Do usłyszenia.